Robimy fundament pod garaż blaszany. Wy zobaczycie cały materiał z realizacji garażu blaszanego. Zrobiłem z moim tatą taki amatorski fundament pod garaż blaszany z płyt chodnikowych. Wygląda to w taki sposób. Czyli jest 6 płytek chodnikowych. Garaż będzie 3x5. Płytki są wypoziomowane i odmierzone. Będziemy ten garaż kotwić za pomocą kołków. I jeszcze pomyślimy, jak można dodatkowo to zabezpieczyć. Widziałem fajne inspiracje na innych kanałach budowlanych, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak wygląda fundament pod blaszak. Zdecydowaliśmy się, że blaszak postawimy w drugiej części działki, czyli od strony tej ogrodowej, ale ten blaszak jest tylko na chwilę, tak na dobrą sprawę można powiedzieć, bo w zasadzie będzie z nami do momentu, aż będzie stał dom i będziemy mogli sobie pozwolić na jego rozbiórkę. Docelowo może w tym miejscu stanie drewutnia albo coś w tym stylu. No i mamy pierwszy budynek na budowie. Garaż blaszany. Trzy na 5 metra będzie zaraz kotwiony. Oczywiście góra wyżej, tył niżej, spad w kierunku tyłu działki. No i tak się prezentuje dookoła. Teraz zachęcam Was do zobaczenia filmiku z montażu. Panom zajęła ta akcja 15 minut. Koszt takiego garażu blaszanego to 2650 zł. No i do tego oczywiście musimy doliczyć płytki chodnikowe, kołki, pręty, czyli to, czym będziemy kotwić. No i oczywiście narzędzia. A jeszcze jakieś kudeczki do tego dojdą. Natomiast myślę, że to jest taki jakby niezbędny schowek, takie zaplecze budowy na jakieś mniej cenne rzeczy. No ale żeby tego nie wozić cały czas na działkę w tą i z powrotem, myślę, że się przyda. Dobra, jak będziemy kotwić? Mam kupione kołki ósemki. Przybijemy do tych wszystkich 6 płyt chodnikowych. I jeszcze będę próbował zrobić wykop. Zainspirowany trochę tym, co pokazywał Marcin z kanału Będzie Niełatwo. Czyli wykop na jego dnie. Też podobne płytki przewiercone z nakrętką od spodu i następnie przysypane bloczkami betonowymi i przysypane ziemią, przykręcone nakrętkami również do tej konstrukcji. Zobaczymy, czy mi się to uda zrobić. Nie wiem, czy wszystko uda mi się pokazać, bo zaraz się zrobi ciemno. Najwyżej zobaczycie po prostu efekt końcowy. Zabieram się za wywiercanie. Dobra, dowierciłem się do betonu. Na razie szóstką, potem powiększymy. Jeszcze nie dorobiłem się motowiertarki, także musimy sobie radzić wiertarką-wkrętarką. Ale sprzęt DeWalta, także powinno dać radę. Zobaczymy, jak z baterią. No i dodatkowe kotwienie. Robimy. Tutaj pójdą jeszcze bloczki z prętem, przewiercone przez profil garażu. No i w dwóch miejscach taka akcja będzie mieć miejsce.
O, no tak chyba, nie? No i co, i można zasypywać. Okej, okay, magia kina, witam was dwa tygodnie później po kotwieniu. Zobaczcie, garaż stoi. Czyli kotwienie prawdopodobnie miało sens, ponieważ w ostatnich dwóch tygodniach mieliśmy tutaj bardzo silne takie wiosenne wiatry. Garaż stoi niewzruszony, także całkiem możliwe, że ten sposób, który gdzieś tam podpatrzyliśmy, troszeczkę sami dodaliśmy, jest skuteczny i generalnie póki co, no wiadomo, że to jest krótki okres, żeby gdzieś tam wydawać jakieś wielkie wyroki, ale wydaje się, że to po prostu wystarczy. No, na taki garaż blaszany na 2 lata myślę, że spoko opcja. Co mogę powiedzieć jeszcze o jakości samego garażu? No to zobaczcie, garaż jest w pełnym ocynku. Tak w zasadzie chcieliśmy, żadnej dopłaty do tego tutaj nie było u tego producenta. To co może zwracać uwagę, to takie dosyć lipne, bym powiedział. Nie wiem, jak się to nazywa. Natomiast brakuje mi tutaj takiego skobelka, który jest przypięty. To oczywiście można sobie przerobić. To jest pierwszy gatunek garażu. Są jakieś delikatne przetarcia, ale słuchajcie, z tego się nie strzela. To nie jest apteka. Tak? Natomiast no co? No w niczym to nie przeszkadza. Tak? Tak na dobrą sprawę mogliśmy też wziąć drugi gatunek albo nawet trzeci. Bo to jest garaż typowo pod jakieś narzędzia, jakiś taki tymczasowy. No on nie będzie docelowym garażem. Zda swój egzamin, będzie się sprawował i myślę, że będzie wszystko ok. Jako taki garaż budowlany, powiem szczerze, polecam. Garaż mamy od firmy Constalcon. My wyczailiśmy tą firmę na Allegro. Jedyne kryterium to było w zasadzie w miarę tanio. To co mogę powiedzieć, to bardzo fachowa obsługa. Czas realizacji od momentu zamówienia to w zasadzie tydzień, chyba nawet nie cały tydzień. Tak jak już pokazałem, sam montaż to kwestia 15 minut dosłownie. Od momentu wjechania na działkę do momentu rozliczenia, no to może dobra, no w porywach do 20 minut. No i co, i w zasadzie nie ma się do czego przyczepić, tak? Garaż nigdzie tam nie przecieka, nie przesuwa się. Okej, ma jakieś delikatne przetarcia, ale to powiem szczerze, w ogóle w niczym nie przeszkadza. Moim zdaniem jest ok. Materiał nie jest sponsorowany, nie jest to jakakolwiek reklama, natomiast na tym kanale będzie po prostu tak, że jeżeli coś sprawdziłem, coś jest dobrej jakości, to po prostu będę o tym mówił, nawet jeżeli będzie mieć jakieś wady. Spodziewajcie się tu po prostu prawdy na tym kanale. Mogę, myślę, polecić tą firmę ze względu na to, że po prostu jestem zadowolony z tego garażu. Taki mały off-topic, ale co wam jeszcze powiem o jakości kłódek do takiego garażu blaszanego, to zobaczcie, mimo że kupiłem dwie, w zasadzie różne kłódki Gerda, jedną taką porządniejszą, drugą, no tańszą po prostu, tak? To wygląda to w ten sposób, że garaż mamy tutaj od 2,5 tygodnia i ta kłódka porządniejsza, taka no w zasadzie teoretycznie wzmocniona przeciw wilgoci, natomiast druga, taka tańsza, też Gerda, żeliwna i zobaczcie, już widać na niej jakieś drobinki rdzy. No trzeba to jakoś zabezpieczyć, zrobić sobie jakieś takie nakładki na to, żeby woda bezpośrednio nie kapała na te kłódeczki, psiknąć jakimś WD-40 albo innym zabezpieczaczem. Ale miejcie to na uwadze, żeby się po prostu nie zdziwić, że pewnego dnia garażu nie będzie się dało otworzyć. A czego możecie się spodziewać w następnych filmach? To na pewno to, co widzicie tu już gdzieś w tle, czyli ogrodzenie tymczasowe. No i także pokażemy gdzieś tam jakieś nasze dalsze kroki. Jeżeli podoba wam się ten materiał, zostawcie proszę subskrypcję, zostawcie łapkę w górę. Będziemy niesamowicie wdzięczni i to da kopa do następnych filmów. Do zobaczenia!